Witam serdecznie wszystkich hodowców. Przede wszystkim chciałbym życzyć zdrowia w nowym roku, wyników hodowlanych. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na aukcję, która odbędzie się 22 stycznia na stronie u Wiktora na Pitchbook. Adres dokładny będzie pod filmikiem podany tej aukcji, ta strona. Aukcja zakończy się 5 lutego, będzie trwała 2 tygodnie. Chciałem powiedzieć, że okazja jest, jeśli ktoś by chciał nabyć naprawdę super gołąbki z moich najlepszych gołębi rozpłodowych. Były to gołębie przeznaczone do Kielc na wystawę z moich najlepszych gołąbków, naprawdę, które posiadam w rozpłodzie i z lotników. Będą kto będzie się chciał zasilić dobrym materiałem, to zapraszam na aukcję. Będzie między innymi gołąb, cztery gołębie będą starsze. Tu ojciec trzyma wybitnego asa. Znaczy nie asa, to jest syn. Syn Szpaka, hodowcy może, którzy mnie znają, wiedzą. To jest wnuk 31, 87031, syn tego Szpaka, mojego wybitnego asa. Gołąb jest ze względu do sprzedania, że my tych gołębi posiadamy bardzo szeroką linię, dużo tych gołąbków jest. Jeden jest do sprzedania, był w Dorkielc przygotowany do sprzedania. Jest tu jeszcze syn, będzie do sprzedania mojego wybitnego asa 5939, to jest Florizone razy Gabi Vandenabele. Również wybitny, ojciec był wybitnym asem. Będzie syn prawnuka Kleinego, także naprawdę gołąbki z górnej półki. Będzie 10 mutków, tak jak powiedziałem, z moich najlepszych par rozpłodowych. Kto by chciał, no to już jest kwestia każdego hodowcy. Jest okazja dlatego, że nie będzie się wystawa. No tyle bym chciał powiedzieć na temat tej aukcji. Wyniki nie będę tutaj się powtarzał, bo wiadomo, nazwisko Wiosna jest dosyć znane. Zrobiliśmy 2 razy mistrzostwo rejonu na 500 hodowców. Także to nie jest takie proste, mi się wydaje. Na wystawie wygraliśmy wystawę rejonową. Także gołębie są i ładne, i skuteczne. Także teraz jeszcze zaprezentujemy Państwu 3 takie z tych starych gołębi. Starsze gołębie, które z tych starych moich najlepszych linii. Gabi Vandenabele to jest. Tu jest syn Florizone. Gabi Vandenabele razy Florizone, wcześniej wspominany. To jest numer 7102. Ojcem jest 5939. Ci hodowcy, którzy znają moją hodowlę, znają tego gołębia, bo jest na internecie z wynikami. Jest to naprawdę, uważam, moja górna półka. Tu następny gołąbek. Ojciec trzyma gołębia syna 4500. To jest znany gołąb. Na tym gołębiu mam praktycznie zbudowaną 50% hodowlę. Jest to najczystsza linia jancynów. To są te pierwsze jancyny, które Marcin Bochenek prowadził od Getla Fritza. Na tym gołębiu praktycznie, na tych gołębiach jest zbudowana moja hodowla. To naprawdę jest gołąb warty kupienia. Mam chyba 18 gołębi w rozpłodzie z tego 4500. Także dlatego jest jeden do sprzedania. Jest okazja, bo był przeznaczony do Kielc. Tu jest jeszcze gołąbka, trzyma ojciec. Najczystsza linia Gabi Vandenabele. Ojcem jest prawnuk Kleinego, natomiast dziadkiem jest mój wybitny, a znowu 10-13, tak wspomniałem, hodowcy, którzy znają moją hodowlę, znają gołąbka. To był trzeci gołąb, miał iść na ogólnopolską wystawę, został skradziony. Po 6 latach odzyskałem tego dziadka. To jest wnuk mojego wybitnego też asa. I rozpłodowego, i lotowego 10-13. No i to by było na tyle gołąbki. Chciałbym teraz jeszcze serdecznie zaprosić Państwa na aukcję. Będzie przy każdym gołąbku będzie szczegółowy opis gołębia, z czego się wywodzi. Jakby Państwo chcieli więcej o tych gołębiach, to przy każdemu gołębkowi będzie szczegółowy opis. No i zachęcam, bo tam 10 mutków jest, nie będziemy wszystkich prezentować. Naprawdę z tych samych linii, co teraz prezentowaliśmy, z tych gołębi mutki będą. Naprawdę super gołębki. Dziękuję bardzo.